Cześć, witam. Tym razem kolejny raz jesteśmy w opuszczonym domie. No jak zawsze spadamy go pod kątem paranormalnym. Jest ze mną Dawid, SCC Utbex. Na wstępie tu widzimy, zachowało się bardzo dużo rzeczy. I tak na wstępie od razu wam pokażemy. Jesteśmy tutaj. To jest taki strych, piętro. No takie jakby piętro strych. Stare takie kredence jeszcze. Jaka skrzynia tu jest, kurde. Co w tej skrzyni jest? Nic, pusto. Tu jest więcej skrzyni. O. Dobra, nie będę każdej skrzyni otwierać. Same skrzynie tam są. Co? Nie, nie było jeszcze. Jak widzicie, mamy taki pokój zachowany, jakaś świeczka. Tu coś kiedy było malowane. No pentagram nie widzę, żeby tu było jakieś satanistyczne, ale tam coś jest. Nie, kukły krzyżyk ktoś miał. Kredem jest pomalowane, ale kukły krzyżyk. Tu mamy te książeczki do nabożeństwa. Troszeczkę chyba jakieś dziwne kluby te fotele. Chociaż może od razu takiego studia załączę i tak będziemy wam tu pomału pokazywać, jak to wygląda. No i przy okazji ten gostyk sobie już może gdzieś tam w tle działać. Czy jest ktoś z nami, kto chciałby się z nami skontaktować? Kabel. No tu jest kabel, tak, widzę go. Ty powiedział mi kabel, a tu jest kabel wisi. No, może to wezwał okoliczności, ale nie wiem. Z kim rozmawiam? Kto tutaj jest z nami? O, statuja. Nie wychodź. Nie wychodź. No, na razie nie wychodzę. Przyszłyś mi tutaj, żeby się z tobą skontaktować. Tu mamy kuchnię. Kuchnia się jeszcze jako tako zachowała. Muszę ubrać na podłogę, bo tam pokażę. O, dużo świętych obrazków. Kip stary piec. Nie wychodź, mi powiedział. No, słyszałem. No, nie. Jak masz na imię? Przyszłyś mi się skontaktować z tobą. Ja mam na imię Paweł, jest ze mną Dawid. Przychodzimy tutaj w pokoju, tylko z wami się skontaktować. Wiecie, ta podłoga się tu zalewała, tam pod stołem jest ten... no beton. Ale wiecie, no nie jakoś... Tak. Jeszcze została jakaś ten, lampa fajna. No i tu też mamy taką kanapę starą, widzicie? Druga kanapa. Fotel. Jak masz na imię? Kto się do nas odezwał? Wszystko dwój kontakt chodzę na razie pomiędzy. Na razie nic. Niestety żeśmy mieli... O? Nie ma. Stała instalacja elektryczna. Jak na wyspie panu? No na razie tylko dwa słowa padło. Kabel, nie wychodź. Kto tutaj jest z nami? Jest ze mną Paweł.
Przychodzimy w pokoju. Co tutaj robisz? Kredens. O, a to jest? Zgubiłem się. Zgubiłem się. Zobacz, ile tu było. No. Kredens, a tu jest tych kredensów ja dużo. Na górze też było jakieś. No, było coś. Na dworze? Jakiś dźwięk taki dziwny, nie? Albo to mi tutaj coś. Albo. Zgubiłeś się, tak? A jak masz na imię? Z kim rozmawiamy? Możliwe, no. No możliwe, że tak, też nie mamy co się zobaczyć tak za bardzo. W takim razie wiemy, że tutaj ktoś jest z nami. Czy możesz się przedstawić? Widzę cię. O, widzę cię. To fantastycznie, cieszę się. A czy możesz wydać jakiś hałas albo coś, żebyśmy również wiedzieli, że tutaj jesteś na 100%? Klęczeć. Święte obrazki powiedziałeś, klęczeć. Ale tu jest kuchnia, nie? Tu jest kuchnia. Kuchnia, ale to jest jakaś wersalka, bo to może robiło, że ktoś tutaj spał też, nie? Faktycznie, to pole magnetyczne to jest trochę podwyższone. No ja ci mówię, pole magnetyczne tutaj też jest. Bo tam przychodziłeś, Paweł, tam nie było nic. Tam nie było nic, nie. Czekamy też jeszcze przyjdzie. Ale to jest ta podłoga. No, tam musisz uważać, wiesz, bo... Kto tu z nami się skontaktował? Przedstaw nam się. Pragniemy tylko nawiązać z tobą... kontakt. Zobaczymy Voxa. Też święty obraz. Z betonu, bo to był ten piec. Zobaczcie, ten święty. To Jan Paweł II. Krzyż tutaj jest. Bardzo religijni ludzie tu musieli mieszkać. Widziałeś tu ten krzyż? Gdzie? Tu. No. Tu możesz, po tym możesz chodzić, bo to jest, tu był piec kiedyś, wiesz, oni to też z betonu zrobili, wiesz? Czy jest tu ktoś z nami, kto chciałby się z nami skontaktować? Słyszymy was. Odezwijcie się do nas. Antyfonat. Antyfonat. Krzyżyk. Krzyżyk. Widzicie, widzę, że tutaj są religijne obrazki. Weź to do mnie spokój. Zaraz. Weź to do mnie spokój, ale... to się wszystko... Dziwny zapach. A mi się wydaje. Nie wiem, mi się wydaje. Zły. Mówię, to jest najwięcej tego. Zniewoleni. Zniewoleni? No i... Ja zrozumiałem spier. Ale nie wiem, co przeklinał. Pytanie. Miejsce. Co tutaj robicie? Dlaczego nie potraficie się uwolnić z tego miejsca? Pewnie, że... Czy ktoś wam tutaj nie pozwala się udostać stąd?
Czy ktoś was tutaj więzi? Kto jest zły? Widzicie bardzo dużo tych dźwięków. Bardzo dużo różnych dźwięków. Tutaj szczególnie. Tutaj szczególnie. Co tutaj się takiego szczególnego stało w tym miejscu? To jest kuchnia, tak? Co się w tej kuchni stało? Czy ktoś tutaj może zmarł? Nagle? Co było? Grek, takie. Aha, takie, no. Nie, no mówię, tutaj na tej kuchni, w tej kuchni coś tej kuchni, się w tej kuchni najwięcej, no. Nie dość, że pole magnetyczne tu mamy, pełno głosów. No. Ustawiam. Co się wydarzyło w tym miejscu, tutaj w tej kuchni? Słyszymy ciebie. Co się wydarzyło, że tutaj jesteś? Przestywania są. Czy stracił tu ktoś życie? Może nagle ktoś stracił życie. Uprawa gleby. Co jest? Uprawa gleby, jak... Widzisz rośliny, jak... budowa kwiata. Ogólnie wam powiem coś takiego, że ja szczególnego napięcia nie czuję w tym nie, domu ja też ogólnie, nie. Ale czuję tutaj w tej kuchni, że tu mogło coś się wydarzyć. Albo ktoś zmarł tu na tym. No, ciężko stwierdzić, nie? Widać, widzicie, święte obrazy, no to pewnie ostatnią osobą mogła jakaś starsza osoba, która tam już kiwała. Ja siadam. Ciekawe. No, to znowu ta... Wody chce. Wody chce. Ale dużo tu jest kuchni. Cina na... No. Kto się do nas cały czas odzywa? No chyba, że jeszcze pójdę do góry sprawdzić z tym kostumem, no ale nie wiem, czy tam... Ale dalej! Zgadzałeś u góry Paweł kostumem? Nie. Nie robimy! Nie robimy. To i... Co było? Poświęcenie. Może tutaj jest... Może na górze faktycznie, no. Przychodzimy do tego miejsca, do ciebie. O, błogosławiony, ale to... Pensaruj! Daniela, dwa słyszymy wasze głosy. Kto znam? Czekaj, już to zrobię. Zrobimy tego. Dyktafonem zrobiłeś. No, tylko czekaj, Paweł, ja tam jeszcze zrobię. Dobra, sprawdź, sprawdź, no. Tylko byś musiał się przesunąć. Jasne. Co, nie ma nic? Nie ma nic kompletnie, ale sobie się tutaj nic nie. Chociaż nie. Co
to było? On się dachu trzymał faktycznie. Patrz. Tu na, nad tymi schodami. On się dachu normalnie trzymał. Znikł ci już teraz. Tak, zniknął. No był, o, taki większy, widzisz? No. Ja nie wiem, czy to nie jest błąd, ale tak trochę dziwnie, bo tak, tak jakby się... jedną ręką się trzymał. Jest, nie? Jest. O, widzisz? Może coś nad tymi schodami? Może ktoś faktycznie się tu powiesił? No. Tego nie wiesz. Patrz. No widzę właśnie, no. Kurde, muszę to od... Tutaj też mi się... Też mi się coś tam pojawiło, ale... No teraz zniknęło. No nie ma. O. Teraz. Widzisz? Może faktycznie, czekaj. Może faktycznie ktoś się powiesił. Chciałeś sesję robić, nie? Zrobimy sesję, czekaj. Łopata. Dobra, to robimy tą sesję na razie. Czekaj, dyktafon. Sesja EVP, opuszczony dom. Słyszymy na naszych urządzeniach, że jesteście tutaj z nami. Psy chyba, ale to daleko od domu. Że ktoś z nami tutaj jest. Pragniemy nawiązać z wami kontakt. Odezwijcie się do urządzenia, które mam w prawej ręce, a one was zarejestruje. Albo zróbcie jakiś hałas. Jeżeli nagraliście się, dziękujemy. Słyszałeś jakiś... Tak jakby oddali, to nie wiem, czy to wysypa, czy nie się... Sesja EVP, opuszczony dom. Słyszymy na naszych urządzeniach, że jesteście tutaj z nami. Psy chyba, ale to daleko od domu. Że ktoś z nami tutaj jest. Pragniemy nawiązać z wami kontakt. Odezwijcie się do urządzenia, które mam w prawej ręce, a one was zarejestruje. Albo zróbcie jakiś hałas. Jeżeli nagraliście się, dziękuję. W naszych urządzeniach, że jesteście tutaj z nami. To nie? Ktoś się tutaj powiesił w tym miejscu? Popełnił samobójstwo? Tak jak na tybelce, nie? Tutaj. Nie wiadomo, historia są tutaj. O, ta belka by była dobra, żeby odebrać sobie życie. Tu na ziemi. Tu na ziemi było, nie? Tu nie. Szczęście. Szczęście. No ale dziwne to było. No, a ten właśnie... Pielęgniarka. Czy ktoś tutaj potrzebował pomocy? Czy ktoś odebrał sobie tutaj życie? To
czekaj. No, zostaw. Chyba, że idziemy. Możemy iść jeszcze raz. Ty zobacz, jakie pole magnetyczne. Silne pole magnetyczne. Ciekawie, to się... dość tutaj jest. Chyba... Nie, to powoduje. Ten poręcz. No, tu jestem daleko od poręczy chyba. Że to jest zbrojenie chyba. Widzicie? Ona może powodować takie momenty, że tam jeszcze jest ten, zobacz. No, ale tam chyba nie wlezie. Nie, nie ma szans. A nic nie będzie też w środku. Dużo weźli. Przeklęty. Kto jest przeklęty? Może faktycznie ktoś tutaj odebrał sobie życie. Samobójcy nie idą do nieba. Zostają tutaj z nami. Czy jest tutaj dusza, która nie potrafi stąd odejść? Która już tutaj... Która tutaj została? Pole magnetyczne, ty. Ale to mi się wydaje, to pole jest jeszcze większe niż było wcześniej. Nie było takie. Nie, na pewno takie już innego nie było. Kto tutaj z nami jest? Widzimy na tych naszych urządzeniach, że ktoś jest z nami. Słyszymy cię. Czy byłeś złym i twoja dusza nie zastała spokoju? Musiałeś tutaj zostać, na ziemi. Może byłeś złym człowiekiem. Albo popełniłeś samobójstwo i nie zostałeś dopuszczony. Kurde, coraz większe, zobaczcie, ten pole magnetyczne rośnie. Zobaczcie, jaki stary, kurde, ten odkurzacz. Rozmalało znoś. Tu rośnie, to będzie jakiś pewnie te pręty metalowe, może jakieś zbrojenie będzie tego domu. O kurde, tutaj w ogóle to nie bunkrze, kurde. Jeszcze boję się uderzyłem. Nic nie ma. Tylko taki ten przetwory inne. Bargały. Odezwij się do mnie. Dlaczego nie chcesz się ze mną skontaktować? Może potrzebujesz błogosławieństwa? Tutaj. Gdzie jesteś tutaj? W tym miejscu, gdzie ja stoję? Tu jest piwnica. Zejdźcie do piwnicy. Gdzie się znajdujesz dokładnie? Dlaczego nie chcesz nawiązać z nami kontaktu? Może potrzebujesz błogosławieństwa, odkupienia? Modlitwy? Ciężko tu uchwycić tak samo. Dziwne. Ile ty masz lat? O, ja mam 40 lat. A ile ty masz lat? Jak się nazywasz? Jak masz na imię? Ja jestem Paweł. Jest ze mną Dawid. Nie możesz to pole magnetyczne. Zobaczcie, było pole? Znikło. Widzimy, że przychodzisz do nas i odchodzisz. Ile miałeś lat? Jak zmarłeś? Zmarłaś. Nie pamiętam, jak to
tego miejsca będziemy już kończyć, jak widzieliście, no ten kontakt może nie był też jakiś super tam ekstra, no nie szło się to skontaktować z tą osobą, którą tutaj to po prostu przebywa, ale jakieś odpowiedzi padały, no trzeba to jeszcze było przeanalizować. Dawidowi się na SRS-ie to pojawiał tam jakby wisielec, tutaj na Tybece, mógł to być błąd, nie wiem, może ta osoba po prostu potrzebuje tutaj, nie wiem, odkupienia, może faktycznie ktoś popełnił samobójstwo i nie potrafi się po prostu tu uwolnić, bo jak wiemy, samobójcy po prostu no nie trafiają do nieba i zostaje ta dusza tutaj na ziemi, nie? Powiedzmy tym, czyść tutaj, jak to wierzę, chrześcijaństwo po prostu się przyjęło. No myślę, że odcinek wam się podobał z tego miejsca, jak tak, to wiadomo, napiszcie komentarz, dajcie lajka i co, jak jesteś pierwszy, to mnie kanał, zasubskrybuj go. No i co do następnego, tak fajnie, mroczne wyprawy. Na razie, cześć, hej.